Ktoś z moich domowników postanowił zaskoczyć wszystkich innych domowników genialnym obiadem i dostałem kepsa! Witamy serdecznie, drodzy Państwo, w 15 epizodzie Egloka. Wraz ze mną jest oczywiście pan Paper, możesz się przywitać. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paper. Coś mi się... Wiesz co, wydaje mi się, że to chyba coś u mnie. Ale to kontynuuj. Coś chyba u mnie, no, pewnie tak. Gdzieś za ścianą ktoś, no nieważne. Szanowni Państwo, jest to 15, tak jak powiedziałem, epizod, to już dosyć długi projekt, a my mamy dopiero dwie odznaki, ale za to mamy dużo więcej niż odznak anegdotek. Będzie dużo anegdotek, więc będziecie zadowoleni, będzie z czego memować i tak dalej, i tak dalej. W naszej drużynie chyba nie zmieniło się nic, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba nie. Z tego, co ja pamiętam, możemy właściwie nawet zerknąć. Czekaj, ja sobie muszę odpalić twoje okienko tutaj, żeby wszystko widzieć i swoje też odpalić. I teraz... Okej. Okay. Coś tu też jest nie ten... Nie wiem, czy to u mnie, czy u ciebie ten dźwięk jest. No ja też nie wiem. Dobra, już mi pokazałem w każdym razie. Dobra, ja tutaj mam swój najnowszy chyba nabytek. Wkrętarkę, którą kupiłem dzisiaj, ale o tym, dlaczego ja kupiłem tą wkrętarkę i tak dalej, to dowiecie się za chwilę, bo historia jest zacna. Ale jesteśmy tutaj my teraz, także panie Peterze, oddaję głos do studia. No w takim razie to ja może szybko przejdę do błyskawicznego team recapu. Pan Wiesio i Bigi wreszcie mają po 100 HP. Bigi dalej nie ma staba. Dziękuję, koniec team recap. Nie, no dobra, jeszcze szybko zerkniemy na Judasza, bo to najnowszy członek drużyny z Evilightem, z potężnymi defami z ruchami Haze, Dynasty Plot, Astonish i Nightshade. I tyle, nie mam nic więcej do powiedzenia. To się nazywa ściana. Tak. To u mnie 108 punktów życia ma Piszczel maksymalnie, oprócz tego Adrian, Ekor, Kici, Krecik, Piszczel i Ostry Sos na poziomie 27, reszta na 25, tak to ładnie tutaj wygląda. No i tyle, chyba. No, jeśli chodzi dodatkowo, nie możemy zapomnieć o, przepraszam bardzo, outfit recapie. Mam dziś na sobie po raz kolejny tę oto bluzę niebieską i wiąże się z nią historia. Ale to też w odpowiednim momencie tego epizodu, żeby nie było, że od razu was zasypiemy anegdotkami, a potem nikt nie będzie oglądał, bo po co? To ja też mam na sobie bluzę, o tutaj teraz stanę. Oprócz tego pod bluzą znajduje się koszulka oczywiście z komiksowymi wersjami Hulka, Ironmana oraz Kapitana Ameryki. Oprócz tego mam na sobie bluzę, o której też jest taka drobna, delikatna historia, więc czemu nie? Czemu nie opowiedzieć tego na odcinku? Dzisiaj będziecie mieli dużo historii, Bartek Tarczyński będzie miał dużo do pisania. O tak, ja mam za to koszulkę z napisem czerwonym Star Wars, tak jak zazwyczaj lubię ją po prostu i często zakładam, bo często jest dostępna, czyściutka, świeżutka w szafie, więc jakby czemu nie? Panie, nie ma powodu, żeby nie. Peterze, ja myślę, że jeszcze możemy wyjątkowo dzisiaj zrobić piciu recap. O, piciu recap. Dobrze, to w takim razie po mojej stronie jest piciu Pikachu, a.k.a. czerwony bidonik z wodą, ale nie tylko. Bo gdyż szanowny pan Piotr odżywia się zdrowo i ma przygotowanego cudownego szejka dzięki cudownej osobie Oni Kuksys, która przebywa obok mnie. I jest to szejk owocowy, który zawiera... Dobra, pytanie za 100 punktów. Czy tam były wiśnie? Więc tak, wiśnie, maliny... Słuchaj, ja nie wiem, co ja piję. Wiśnie, maliny, banan... Trochę mleka, śmietanka i coś jeszcze, o czym na pewno nie pamiętam. Wiem, szczypiorek? Nie szczypiorek, to jest natka pietruszki? Okej, natka pietruszki. Myślę, że szczypiorek. Jeszcze okay. Coś? Ja nie mam pojęcia, co dalej. Płatki. To jest wyjątkowo nowy... Okej. Okay. Co? Jeszcze płatki owsiane do tego były. Płatki owsiane. No i człowiek jest dobry? A jak będzie z ciebie wychodził?
Po tych płatkach. Okej. Okay. U mnie jest nowy kubeczek, który tutaj mam. Podstawiam go teraz do kamery. Jest napisane na nim niebezpieczeństwo. Wściekły programista po angielsku. Znajomy nam rozwoził takie kubki i właśnie jako w ramach prezentów całej naszej ekipie tutaj, naszych bliskich znajomych. No i mi się dostał właśnie taki. A z racji tego, że nikt tak na dobrą sprawę nie wie, co ja w pracy robię, to kubek jest częściowo trafiony. Wiesz, co jest najlepsze? Że ja sobie właśnie zdałem sprawę, że ja też nie wiem, co ty robisz w pracy. I szczerze, większość ludzi nie wie, bo moja praca jest dość chaotyczna. Jak kiedyś będzie więcej czasu, to może opowiem, na pewno nie w detalach, ale w środku w tym kubeczku to nie jest zwykła woda, moi drodzy. To jest niesamowicie smaczny soczek, 100% sok z tym barka bodajże, multivitamina, który bardzo mi ostatnio zasmakował. Okej. Okay. Co do... Dobra. Jeszcze wracając na chwilę do outfit recapu, wyjątkowo założyłem dzisiaj spodnie do nagrywania. O, oh, wow. I no, to nie jest... To ja wyjątkowo nie mam na sobie jeansów podczas nagrywania. W każdym razie zmierzam do tego, że one nie były tak typowo do nagrania, a do czegoś innego, co też za chwilę się dowiecie. Dobra, myślę, że możemy kontynuować chodzenie przed siebie. Tak, dobra. No to jakby, czemu nie? Ja się ruszyłem też, widzę, że ty też, więc... Tak, tak, czemu nie, po prostu. No, więc jeżeli ktoś ogląda u Darwinów ten Śmierć versus Ateiści, to możecie teraz zrobić mema, że okay. Na przykład, nie wiem, Pitur mówi, no to możemy kontynuować chodzenie przed siebie, bo właśnie stamtąd jest ten tekst. Dokładnie. Ja akurat widziałem, pamiętam, więc wszystko w porządku. Ja w ogóle idę uderzyć... Idę sklupać kamień. O, klupanie kamienia, tylko, nice. Tylko nie mam ripeli, to wrócę się najpierw do Pokémon Center. Ale swoją drogą, ja pierwsza rzecz, jaką chciałem powiedzieć, jak mogliście zauważyć, nie jestem taki kudłaty jak zazwyczaj, jestem bardziej ułożony, a to dlatego, że przed Sylwestrem udałem się do barbera, do którego chodzę już dość regularnie i właśnie tak sobie teraz tutaj wyglądam ślicznie i ogarnięcie, jakbym to mógł stwierdzić. Nie wiem, dlaczego zagaduję do tej pielęgniarki, ale w każdym razie jestem zadowolony z tego, jak mnie tam strzygą i będę tam uczęszczał częściej. To ja z kolei powiem, że propos słowa barber, to ostatnio pojawił się wśród moich prywatnych znajomych jakiś tekst, tylko nie pamiętam w ogóle kontekstu, ale ktoś powiedział, że kobiety nie powinny chodzić do barbera. I tak się zastanawiam, jaka kobieta by sobie strzygła brodę u barbera? Kobieta z brodą. Kobieta z brodą. Okej. Okay. Schachermacher ateiści, no. Tak, jest to jakiś argument, to na pewno. Wszyscy wyjaśnieni w tym momencie, nie? Paper powiedział. Tak. Posprzątany. Okay. Bo zastanawiałem się w sumie, czy nie wrzucić na miniaturkę ciebie w takim żółtym kasku na budowie. Z uwagi na tę wkrętarkę. Ale tak teraz mówisz o tym zamiataniu, to myślę, że wrzucę cię w inną profesję. Jeszcze zobaczymy. Możesz równie dobrze zamiatać budowę. Może to robisz w pracy. Może to robię w pracy. To się jeszcze okaże. W każdym razie, co miałem powiedzieć. A propos tej wkrętarki w takim razie. W ogóle to jest koparka. To nie jest koparka, to jest wkrętarka. Dzisiejsza. Cykliniarka. Ona ma... To jest cykliniarka. Ona ma niecały... jeden dzień, ponieważ była kupiona przez nas dzisiaj. Z racji tego, że zepsuła nam się zmywarka. I to tak się zepsuła, że wiesz, że niby wszystko w porządku, nic tam nie wylewa i tak dalej, ale zmywarka pod koniec mycia stwierdzi, że nie, ja się nie odprowadzę tej wody. I jest problem, nie? I okazało się, że rzeczywiście przeczytaliśmy tam błąd. Ogółem, fun fact, zmywarka zepsuła nam się w Sylwestra. Także zaraz przed rozpoczęciem imprezy i tak dalej, zmywarka stwierdziła, sorry, nie. Nie działam i mianowicie nie odprowadzała nam wody, ale takiej brudnej wody, nie? I tak stwierdziłem, no coś jest nie tak. Przeczytaliśmy tam błąd, okazało się, że mógł być zagięty wąż w tym. Mógł być zagięty wąż zmywarki, dlatego ona wody nie odprowadzała, bo po prostu za mały przepływ, za małe ciśnienie i tak dalej, coś się tam mogło zablokować. Okej, okay. Ale nie mieliśmy się jak do tego zabrać, bo nie mieliśmy na przykład wkrętarki. Właśnie po taką wkrętarkę pojechaliśmy dzisiaj do sklepu z niebiesko-żółtym logiem. I tutaj ta wkrętarka oczywiście jest, no i odkręciliśmy wszystko, wyciągnęliśmy tą zmywarkę, ale wyciągnąć zmywarkę to też był problem. W każdym razie wyciągnęliśmy tą zmywarkę, patrzymy i rzeczywiście tamten kabel jest zagięty, gdzie nie pomyślelibyśmy, że tak jest, bo jeszcze 4 cm miejsca za tą zmywarką są na to wszystko. I to jest fascynujące, ale udało się, wyciągnęliśmy, ja
w ogóle domowym sposobem prostowałem ten wąż odprowadzający wodę, a mianowicie on był tak ostro zagięty, że cały odkształcony. I chwyciłem to kombinerkami, żeby go wyprostować i dmuchałem na niego suszarką, żeby ten plastik nabrał trochę ciepła i się odkształcił pod ten taki kształt, który nasza zmywarka mogłaby uznać za dopuszczalny. Więc tak, to jest moja przygoda ze zmywarką. Później oczywiście wszystko odciągnęliśmy, wsadziliśmy z powrotem, przekręciliśmy rzeczy. Ogółem czuję się dobrze, że udało nam się to w taki sposób ogarnąć, ale oczywiście odpukać, niemalowane. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. O, i to jest moja historia o zmywarce, ale w ogóle jeszcze muszę coś bardzo zabawnego pokazać tutaj, bo oczywiście do wkrętarki są potrzebne bity. No i byliśmy w tej Castoramie razem z Martyną, pytamy się gościa o tą wkrętarkę, on mówi, a bo to jest taki bardziej śrubokręt elektryczny, ale jak my z tej wkrętarki będziemy korzystać raz na pół roku, no to po co nam coś lepszego, nie będziemy wydawać, wiesz, na jakąś profesjonalną i tak dalej wkrętarkę, no i w niej oczywiście w pakiecie nie było bitów do tej wkrętarki i dostaliśmy bity, które w opakowaniu, które wygląda jak bit, ja je teraz pokazuję do kamery i mianowicie wygląda ono tak i najlepsze jest to, że ono działa jeszcze jak śrubokręt, więc można bit włożyć tutaj do tej końcówki i korzystać z tego jako śrubokręta, a tak poza tym to wyciąga się tutaj, to i są bity. O, tada, już powiedziałem wszystko, co chyba miałem o swojej podróży do Castoramy. Miałem się odnieść do jednego tekstu, ale boję się, że zapomniałem. W każdym razie było coś, że powiedziałeś, że nie drukarka, tylko zmywarka. Już po raz drugi dzisiaj pomyliłem drukarkę ze zmywarką. że zmywarka że uznała coś tam za stosowne, tam jakąś zagiętość kabla czy coś takiego i tak w sumie kek. Podobało mi się, w jakie słowa ubrałeś to wyrażenie. Pojawił się komentarz, tylko okay. Nie pamiętam, czy że pan Wiesio ma mieć Eviolite'a, czy właśnie panu Wiesiowi zabrać tego Eviolite'a. Także mówię tylko, że wydaje widziałem mi się, ten komentarz. Że powinien mieć Eviolite'a. Właśnie tak mi się wydaje, ale chciałbym tylko powiedzieć, że przeczytałem ten komentarz i zrobiłem tak, jak uważałem za stosowne, niezależnie, czy to się pokrywa z komentarzem, czy też nie. Natomiast ja mam inną jeszcze przygodę właśnie też z dzisiaj. Zauważcie, drodzy państwo, właśnie tak jak mówię, ta bluza, te jeansowe spodnie. Coś się takiego działo, że pan Piotr w końcu stwierdził, że nie będzie siedział z gołą dupą na krześle. To jest bardzo... Zaczęło mu wiać. Dokładnie. To jest bardzo zabawna rzecz, bo dzisiaj Ksys sobie stwierdziła, ej, ja to sobie postreamuję. A ja takie, no dobra, to sobie streamuj. Przy czym niestety dowolna rzecz, jaką robiłem za pomocą połączenia internetowego, już musiała crashować wszystko i tam wiesz, już ściny takie chamskie i tak myślę, Jezus Maria, dobra, muszę coś porobić bez internetu. Jako, że nie mam żadnego odcinka do klejenia ani nic, no to myślę... może pogram w coś offline, ale tak poza Minecraftem to ja nie gram za bardzo w offline gry, no chyba, że Pokémony, ale no wiadomo. No i tak sobie stwierdziłem, ej, bo za mną tak strasznie chodzi jazda na rowerze. Także dzisiaj, kiedy to nagrywamy, 2 stycznia, pan Piotr poszedł na rower. I ja rozumiem, że wśród was zapewne znajdą się ludzie, którzy nie siedzą na dupie, mam nadzieję, że takich jest dużo. I pomyślą, lol, normalna rzecz, ja regularnie chodzę na rower nawet w największą śnieżycę, bo było nas 11, mieszkaliśmy w jeziorze i tak dalej, wiadomo. Ale zmierzam do tego właśnie, że no to nie jest dla mnie coś normalnego w taką pogodę wychodzić, zwłaszcza, że już się ściemniało, tak bardzo ściemniało, bo to było koło godziny 16 i wtedy stwierdziłem, dobra, to ja się ciepło ubiorę. Założyłem tę bluzę, te spodnie, elegancko, kurteczkę, taką dosyć dużą, ciepłą, jakiś komin, jakaś kominiarka, bajery, śmery, frajery, fajerwery. I niestety w mniej niż połowie mojej trasy, z uwagi na okularki i ciepło, straciłem widoczność. I sobie jeździłem, no było mi ciężko po prostu coś zobaczyć, ale oczywiście bezpieczeństwo zachowane, kamizelka, lampeczki z tyłu, lampeczka z przodu, spoko, spoko, nic mi się nie stało, jak widać. I tak myślę, ej, ja to już bym wrócił, bo jestem zmęczony, tak bardzo zmęczony, no bo jest tak zimno, a ja... Co? Dobrze, dobrze, dobrze. Ja wiem, co to oznacza.
No i tak myślę, kurde, fajnie by było jednak wrócić już, ale nie mam takiej możliwości, bo jestem w połowie drogi. To niezależnie, czy tu, czy w drugą stronę, jakbym miał zrobić kółko, swoją drogą Maczok zna metronom, nie wiem dlaczego. Synchronize. W każdym razie był problem, no bo muszę tak czy inaczej pokonać dosyć spory dystans. I uznałem, że dobra, walić, po prostu jadę dalej przed siebie, zrobię duże kółko. Zrobiłem ponad 10 km w 40 coś minut i było fajnie. Ale powiem ci szczerze, że super. Po wszystkim wyglądałem gorzej niż się czułem, także ej. Jak zwykle endorfinki zadziałały, także git. No i świetnie, wiadomo. Ogółem jeśli chodzi o pogodę, bo tak delikatnie nawiążę do tego, co powiedziałeś, no to ostatnio strasznie ciepło jest, ale w Sylwester jaka mgła była po prostu na niebie, gdzie my wyszliśmy na balkon, żeby pooglądać fajerwerki, a fajerwerków nie było widać, było tylko widać taki, wiesz, poświatę delikatną i nic więcej. Kurde. Ja myślałem, że fajerwerków nie było widać, bo po prostu, nie wiem, bo nikt nie puszczał, a jak ty mówisz o tej mgle, to może faktycznie nie, ma to jakiś sens. No. Ale wydaje mi się, taka, że wiesz co... A mi się wydaje, że fajerwerki dodatkowo wydają dźwięki. Mogę się mylić, ale chyba jeszcze są dźwięki, więc nie wiem. Może moja teoria nie... Następna! Ej, dobrze. I ta będzie na pewno legalna z Kamilinu. Tak. O Boże, tylko teraz grunt to się wycofać odpowiednio i iść po Pokemonka. Tylko, że to jest kawał drogi. Nie wiem, czy mam ochotę iść taki kawał drogi. Czy mam ochotę? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Kurde, Judasz ma tak niski level, ale za to nauczył się w końcu Hexa i czuję dobrze. Wow, nareszcie. No, także nasty plot Hex będzie działać. Fajnie to tak, już by było po mnie. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, Trapinch jest chyba, nie wiem czy nie top 1 Pokemonem z Little Cup z największym base atakiem, bo ma aż 100, więc ej, to jest mniej więcej, czekaj, żebym nie pomylił, wydaje mi się, że to jest więcej niż na przykład, czekaj, jakiś taki znany fizyczny ataker. Nie wiem, może więcej niż Elektabuzz? Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że więcej niż Elektabuzz. Okej. Okay. Trapinch. No tak, ale są takie perełki właśnie w Little Cupie, że na przykład są Elekid ma 95 speeda, czy coś takiego. Znaczy Elekid jest szybki, Diglett jest szybki. Trochę grałem w Little Cupie i to jest po prostu... Ten, i najlepsze, że brałem udział w Little Cupie, w którym dopuszczona była Tangela. O! I... Byłem chyba na trzecim miejscu wtedy, bo inne chore kombinacje też były, ale ogółem ugrałem troszeczkę tą Tangelą, nie? Jeszcze boosty z Ancient Powera się sypały i tak dalej, złoto. Elegancko. Ktoś mi pisał, żebym udał się w jedno miejsce właśnie tutaj w Castelli, że nie będę żałował. I zamierzam to zrobić. Co więcej, też pisaliście, żeby penetrować bloki w hotele, tym mieście, bloki w poszukiwaniu... i tak dalej. Tak. Poszukiwaniu itemów, ale nie wiem, czy... Jak ja nie znam dokładnej lokalizacji tych itemków, to nie wiem, czy jest sens, bo Paper będzie wtedy szybciej ode mnie. Tak, zapomniałem w ogóle o tym typie. Człowieku, nadszedł czas! Będziemy mieli... I zauważ, że on napisał Stones. No ale dał tylko chyba jeden, nie wiem, zobaczymy. 6. Okej. Okay. Ooh boy! That's some big power right here. Miałem nie zabić tego Growlithe'a i nie zginął ani razu. Jako Arcanine nie obiecuję, ale ej. Growlithe przeżył. Damn. Wow. To są big power. Oj tak. Kurde, jaram się, chociaż szczerze, o Shiny Arcanine mówiłem, że no to jest Arcanine, a nie jakieś tam bieda czerwone. Ale ej, bieda czerwony Arcanine. Taki Pokemon. Jak dobrze, jak dobrze. Wow.
O, niechcący kliknąłem spację. Ale nic się nie stało. Kurde, jak dobrze mieć tego Pokemona w końcu. Już się bałem, tak myślałem dzisiaj. O, ciekawe, kiedy zdobędę kamienie. Po czym, o, dziękuję, że nikt mi tego nie zaspoilerował. Tylko takie, ej, idź tam, warto. Idź tam. Tak, to lubię. Lubię takie porady. Dobra, spróbujmy zwiedzić jednak trochę tych pokoi w hotelach. Ten mówi trzy kropki, to jest Red, potwierdzone info. Potwierdzone, Red w przebraniu. Tak. W ogóle design tej gry tutaj jest fascynujący, w sensie on jest dobry. Takim sensie, że to rzeczywiście duży krok był w porównaniu do czwartej generacji i postarali się z tym wbrew pozorom. Więc no, nie mam chyba nic do zarzucenia twórcom gry Pokémon Black i White, pomijając fakt, że no, nie są to ulubione gry z serii Pokémon moje. Mhm. Jeżeli będę bardzo silny, to żeby wrócić do tego typa. Może będę pamiętał. Okej. A może nie. To prawdopodobnie zobaczmy. Po tym, jak zdobędziesz tytuł czempiona, czyli już po fakcie. No to walić to nigdy tam nie wrócę. Nie jestem mega fanem grania postgame'ów, zwłaszcza na seriach. W sensie, no już powiedzmy, że tak poza serią zdarzyło mi się tam kiedyś. Fire Ready to non-stop. Ale tak w grze, no to ej, zostałem czempionem, o to chodziło, dziękuję, wygrałem. I po co mam? Ej, będzie mi masować Pokemona. Masuj mi Judasza. O nie, that's what he said. Masować Judasza, o Boże. No, klupanie kamienia, następny odcinek u Petera, masowanie Judasza. Nieironicznie, masowanie Judasza. Zapisałem sobie to, bo to jest dobra informacja do zapamiętania. Masowanie Judasza, Boże. Może ja powinienem wkleić jakiegoś screena z tego, z jakiegoś takiego pokoju do masowania. Nie, może nie. Nie będę wklejał takich może rzeczy. Może nie. Ej, dostałem rest. Powiedzmy, że warto było tu przyjść. Powiedzmy. Tak, wiem, że mogę użyć resto często. Spokojnie. Macie do czynienia z profesjonalnym graczem. Powiedzmy, że profesjonalnym. Takim trochę samozwańczym, ale ej. Ale podobno sporo osób się z tym zgadza. W ogóle dzisiaj tak. Na Showdown grałem z tym, że jesteś samozwańczy. Tak. Grałem dzisiaj z widzami w Showdown. I dostałem pochwałę, o Boże, Peter, ale ty masz zły team, w sensie w takim sensie, że Boże jest tak złowieszczy, nie? A tak potężny jednocześnie. Byli zachwyceni, przy czym używali na mnie... Czekaj, Poison Type'a chcę zobaczyć. Nie mam, sorry. Nie, wróć, mam. Wróć, pokażę ci. Mam przecież. Używali na mnie, słuchaj, na przykład Body Slam Venusaura, no to takie... Ojej. No, jak się używa Body Slam Venusaura, no to... Cherryberry, tak, bo miałem do wyboru, a ja wybrałem instant pierwsze, bo po prostu nie czytam, tylko klik, 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 klik. Debil. Ale mogę wrócić jutro, czyli za 4 godziny. Co za kolejka, mogę tutaj się... Nie, to nie. A mogli i zarobić. Teraz Quick Claw wchodzi. A, nie wszedł. Jak to nawet nie jest on. W ogóle podobno, jak się z tancerzem zagada, to można tam parę walk musisz mieć zebrać chyba wszystkich tancerzy, no. Tak, tam było trzech z tego, co pamiętam. Ej, to Lucio z Overwatcha! Dum, dum, dum! Nie, serio, on wygląda jeden do jednego jak Lucio. No, wygląda. O, Shedinja. To jest chyba ta sama walka, o której ostatnio ty przeprowadzałeś też właśnie. Kurde, boję się tego, bo to oznacza, że jesteś naprawdę niedaleko. Ej. Czy ten Simisage może mieć ruch typu Dark? Chyba tak, ale wątpię, że będzie go miał. A, Lir, szkoda. Tak, nareszcie, ostry sos chce się nauczyć Paint Throwera. Dobrze, dobrze. Nice. No niestety, chciałem się dać złapać na Justified Boost, ale się nie udało. Więc trochę dupa. Ej, dalej robimy One Hit KO na wszystkim. Git. Bardzo dokładnie. O, ten koleś właśnie zrobił. Tak? Dobra, nie no, zgadzam się oczywiście, że pójdę.
Paper you come ten sam ruch ja mam wykonywać? Ja najpierw sobie uleczę Pokémony, a dopiero później przyjdę do was. Jakby, czemu nie? Czemu nie? Wypadałoby. Miałem coś jeszcze powiedzieć. A, miałem jeszcze powiedzieć, że uwaga, uwaga, bo część osób może nie obejrzała Unbound, może nie widziała mojego streama, gdzie uwaga, uzbierałem 700 łapek w górę. O, wow. Co jest dużym wynikiem. Było w pewnym momencie 360 chyba osób. Także duży stream. No to super. Nie zwrócili być może uwagi niektórzy, ale wracamy do tworzenia haka. No, ja i widziałem będziemy. Nawet na miniaturce mi się wyświetliło, a ja sprawdzę z ciekawości, bo ja pod poprzednim odcinkiem, znaczy w trakcie poprzedniego odcinka poprosiłem o wsparcie. Mam teraz 4970 subskrypcji, także o! Już niewiele do tych 5000 mi brakuje. Zostało 3 dychy, nie? Mhm. Kurde, no to ludzie, proszę rozgromić butonik u pana Papera. Będziemy. A w tym roku też więcej serii wraca na kanał, na szczęście. Jedna zostanie dokończona, o czym już mówiłem wcześniej, Wonderlock, bo zostało mi E4 tak na dobrą sprawę i Victory Road. To był kryt. To był kryt, panie Roton, proszę notować. Nie jestem pewien, czy ja to... czy ja go zabiję. Więc, jako że już straciłem jednego Pokemona ze skrzydełkami, to nie zamierzam tego powtórzyć. Tym bardziej, że Bobolek wytrwał więcej. Więcej. I sprawdźmy. A, jednak. Kryt zakryta, nieważne. Nie dowiemy się. Nie dowiemy się, czy to by wystarczyło. Kurde, jesteś naprawdę tak bardzo blisko za mną. A jednak tak daleko, bo jeszcze... Dostałem flash. Spoko. Dobra, muzyka Get Sisa i to jak on gada i gada i gada i gada i gada i gada. Masakra. Dla porównania pan... Drogą, dzisiaj zostało, dzisiaj, w sensie dzisiaj w dzień, który nagrywamy, a nie dzisiaj w dzień, który wy to oglądacie, zostały udostępnione wyniki do ligi. Kto się dostał, kto się nie dostał i powiem ci, że uzbieraliśmy całkiem sporo osób. W szczególności, że zgłoszeń było 180, nie? To już w ogóle szaleństwo totalne. Dużo. Wiem. Kurde, bo się zastanawiałem, gdzie jest ten ostatni gość, ale wiem, pamiętam. Albo tu, albo w następnym gdzieś tam. To nie jest on. Co ty mi powiesz? Czarna Łódź, gdzie już ona może być? Nie wiem. Miałem jeszcze coś ciekawego powiedzieć, ale zdecydowanie o tym zapomniałem. Ej, jest ostatni typ, nice. Może... O, panu Paperu, bo w haku będziemy mogli dodać customowe ruchy, customowe abilitki, no i customowe oczywiście poki. Nie zamierzamy używać żadnego Pokemona oryginalnego. Jeżeli już, to formy regionalne, bo ludzie się uparli. O, hurlur, jak to bez Łubufeta? Musi być Łubufet. No to ale niech robią regionalne. I teraz pytanie, gdybyś ty miał zaprojektować, bo chyba cię ostatnio pytałem o jakieś ataki, nie... Chyba nie pytałem jednak, nieważne. No nie wiem, jakiś atak, coś abilitkę, coś takiego. No gdybyś miał coś takiego projektować. Jestem ciekaw. No. Właśnie ci odpowiadałem, że nawet było takie pytanie wcześniej na naszej grupie PPL-owej, na naszej grupie ligowej, jakie abilitki byśmy dodali i jakie ataki. Z abilitek, no to powiedziałem dwa. Jedno to było Gambler, który miał dwa efekty pozytywne, dwa efekty negatywne. No i druga to była Last Bastion, czyli jeżeli Pokémon jest ostatni wysyłany do walki, dostaje bonusy do obrony fizycznej. Fajne. Naprawdę mi się podoba. No, także tak to wygląda u mnie. Jeśli chodzi o te sugestie, a ataki, też coś miałem na te ataki. Wiem, że odwrotność czegoś, w sensie na pewno z takich statusowych to specjalny, znaczy nie, to abilitka, że specjalny Intimidate. Tak, to musi zostać dodane, no nie wyobrażam sobie nie mieć tego w grze. Natomiast ja miałem jeszcze jakiś pomysł. Ale wiem, że miałem jeszcze jakiś atak, no. O, skupię się, dobra. Ja jakiś miałem pomysł, ale nie przypomnę sobie niestety. A szkoda. Niemniej, no na pewno wymyśliłem coś, że jakiś taki
nie wiem, ognisty ruch z priorytetem, coś jak Aqua Jet, ale wiesz, ale priorytet. W sensie, Boże, ale ognisty. Bo tak, czemu nie? Ogień może być szybki. Taka kula ognia, taki... Nie wiem, jakiś... Ale wymyśliłem nazwę, że coś tam... jeszcze było, coś jakoś odwrotność właśnie ataku, ale nie pamiętam teraz jakiego, nie? Okej. Ja tam wymyśliłem chyba nazwę Fire Bullet. Tak myślę, że chyba całkiem pasuje. Kaknia, jako mój pierwszy Pokémon. O, dobrze. Pierwszy Encounter. W ogóle wydaje mi się, że zaraz dostanę dokładeczkę mojego szejka i czuję dobrze. A, dokładnie. Ksys kiwa głową, że mojego szejka, ale Ksys kręci głową, że nie, czyli chyba po prostu sobie weźmie. No spoko, nie ma problemu, nie ma absolutnie żadnego problemu w życiu. Dobra, panu Paperu, ja ogólnie będę się cofał celem wyklucia mojej skamielinki. Jednak dostałem tego szejka, ojej, jak dobrze. O, ogólnie ja widziałem na twoim Instagramie zupkę dzisiaj. Tak, tak, zgadza się. Zupkę, to była chińska kurkowa, tak, w sensie z paczki. Czy nie? Bo w sensie, wyglądała z takim makaronem, no. Nie, makaron był customowo dodany i customowo dodane warzywa. Także nie do końca. W sensie ja nie byłem przy produkcji tej zupki, ale sam sobie nakładałem oddzielnie makaron i widziałem, że warzywa były smażone dodatkowo, więc nie było to z paczuszki, także luz. I powiem, to ja sobie ostatnio... Mów. Nie, po prostu jest tutaj gościu, który chyba daje tego quick clawa, nie? Jest, pamiętałem. Dobra, kaknia złapana, kaknia oczywiście zostanie nazwana A. 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 To A. Tak śmieszy ten dzieciak, Boże. Ostatnio to jest w pracy... jeden z lepszych memów. No. Ostatnio w pracy pokazałem koleżance ten filmik z dzieciakiem, a ona... Nie wiem, to dziecko mnie obrzydza. Także... Smutne. Ja z wyruszeniem tak jakby z powrotem do wyklucia z Kamilin poczekam jeszcze trochę. Też o tym myślałem, ale uznałem, czemu nie. Mianowicie chcę zebrać tą drugą też, zanim pojadę tam, żeby dwa razy nie jeździć. Okej. Czekaj, jaką drugą? Gdzie ona jest niby? Też w tym? No ty zebrałeś dzisiaj drugą. A ta pierwsza to co, bo... No też była na pustyni, zaraz na samym początku. A może faktycznie coś tutaj wymieni... Tak, X-Ray był chyba ze Skamieliny. Nie był ze Skamieliny, on był tym nielegalny. Dobra. Coś było ze Skamieliny, no. Wiem, że miałeś jedną Skamielinę, która była nielegalna, no bo była w Pokémon... Tak, ale teraz zebrałem Skamielinę zaraz na początku pustyni i ty też ją zebrałeś wcześniej. I specjalnie się wracałeś. Ale skoro jest tam też druga, no to dlaczego ja się mam wracać dwa razy, tak? To jest nieekonomiczne. W sumie, prawda. No dobra, nieważne. W każdym razie pan dobra, Piotr panie oczywiście Peteru, przyszedł. Ja będę klął jajo. Słuchaj, ja też dosłownie za chwilę. Także jeżeli pozwolisz, no to po prostu wrócę do Pocket Center i wyklujemy jauja i chyba tyle będzie tego odcineczka. Dobra, to ja odpalam speedapik w takim razie, bo nie ma co. Także ciap. Pocket Center. O Boże. Nie tu. Tu jest Pocket Center, jełopie. Szybko ten teges zapisać, zanim cokolwiek dziwnego się wydarzy, bo tylko my możemy temu zapobiec. Dokładnie. Ciap. Move Pokémon. I nie wiem, który... No dobra. Jest. W sensie, feel free, kluj. Dobra, czekaj, wyciągnę sobie tą kaknię na razie. Ja pamiętam, że ja mam jeszcze... Tutaj całkiem dobre Pokémony w środku tutaj, więc... Wydaje mi się, że ja po prostu wezmę box pierwszy. Szczerze nie widzę innej opcji. 4, 5, 6 i 7 box u mnie. Także teraz wyciągam kosteczki. Jedna biała pierwsza, niebieska druga. 3, 4 to jest pustak trzymający TM04, czyli jakiś customowy TM, dobrze. To ja pragnę będzie od razu... na poziomie 23. To ja pragnę od razu zgadywać, że będzie to Psyduck. Że pustak będzie Psyduck, tak? Dobra, zapiszę jeszcze. Bo gdyż... Pustak kojarzy, poziom 23. Kojarzę użytkownika pustak, który ma Psyducka na awatarze. Więc być może. Okej. Okay.
pustak jest to... Ej! Upsajdak. Ej. Ale w sumie dobrze, bo wodny typ mi się przyda. Myślę, że po tym gymie. To na pewno. Ale kurde, Psyduck jest fajny. I to jest fakt. Niestety słaby pok, ale ej, jest fajny. Chociaż no jak widzę ten moveset. Czy on jest legalny w ogóle, to po pierwsze. Pure Water, Sassy Nature, czyli obniżający speed, zwiększający specjalną obronę. Try Attack, Petal Dance, Psybeam i Yon. No i właśnie pytanie, czy coś ci tutaj nie pasuje? No, ten Petal Dance, tak jak... I Try Attack. Reszta try mi się zgadza. Jest legalny. Try Attack jest legalny, co jest najlepsze w tym haku, ale... No mi też ten Petal Dance jakoś tak śmierdzi, nie? Bo tak przeglądam sobie te dokumentacje i faktycznie Petal Dance też jest legalny i miałem takie what the f... Dlaczego? What? Nie wiem czemu, ale jest to legalny pok. Okej, okay. A TM04 to jest Toxic. A nie Call Mind? A, może być Call Mind. Toxic jest tak, szósty. To jest Call Mind chyba. Swoją drogą, gdybyś miał wymienić wszystkie TM-y po kolei, czy dałbyś radę? W sensie, powiedzmy, pierwsze 50 tak, swoje redów. Nie dałbym rady, co ty? Focus Punch, Dragon Claw, Water Pulse, Call Mind, Roar, Toxic, Hail. Teraz dziki Flex Petera, to ja poleweluję poka po prostu. Nie pamiętam, co było ósme. Czekaj, nie wiem, patrz, uciekło mi. Wiem, że 10 był Bullet Seed, 9 Sunny Day, więc 8 pewnie Rain Dance. Nie, 11 to Sunny Day. Albo znowu się... Nie, dobra, nieważne. Najważniejsze pamiętam. 35 Flamethrower, dziękuję. Natomiast mój Pokémon... Czy mi się przyda stab? Na razie nie. Uwaga, mój Pokémon... 5-1. Teraz się nie pomylę, to jest 5-1. Duży wąż z Experience Share. Dziękuję za Express. Duży wąż. Czy to duży będzie wąż? Nie wiem. Level 25. Uwaga, uwaga. Ciap. Duży wąż. Duży wąż. 25 levelek. A, okej, dobra. I can see that. Tak, ale ej. Ja nie będę narzekał, bo gdyż nie jest to mój starter i... Ale Water Pulse bym już go nauczył za ten triad. Water Pulse czemu nie? I on ma Sandstream? No. No nie. No wątpię szczerze. Swift Swim może tak, ale Sandstream niestety jest nielegalny. Szkoda. Szkoda, bo przygarnąłbym, nie powiem, ale ej, to oznacza, że możemy wykluć innego Pokemona. I ten Experience Share oczywiście nie jest mój, hurdur. Jako uczekam. 2-5. Dawaj go. 2-5. Nie pomyliłem się. Dobra, teraz pilnuję po parę razy. Michał z Choice Scarfem. Nie wiem, co to jest. Zapiszmy, zanim cokolwiek. Michał z Choice Scarfem. Dawaj, Michale. Pokaż się po prostu. Nie wiem, nie będę rymował do tego, bo nie ma co. O! To jest dobry Pokémon. To jest bardzo dobry Pokémon, człowieku. Michał z Choice Scarfem. Wiesz co, jakby... Peter? Oficjalnie z tanki wychodzi z drużyny i dołącza Psyduck. O! Okej. Okay. 41-40 z tanki zmieniamy na Psyduck. W sensie... Nie wiem, czy mam zmienić też jego miejsce na slocie, żeby był na samym dole, żeby nie, był, czy... Nie, co ty, podmień w tym samym i tyle. Dobra, to w tym samym. Uwaga, nasz Michał, Timid Nature... Wygląda legalnie. Wstępnie tak, Overgrow jest legalny, Dragon Breath jest legalny, Magical Leaf też, Leech Seed też i Grass Whistle też. Ej! No i nice. Super. 25 levelek. O Boże, ale dobrego Pokemona dostałem. Jestem tak zachwycony. Masz jeszcze coś do klucza w końcu teraz, czy jeszcze nie? Nie, teraz nie. Okej, okay, Absorba nie chcę. To ja sobie szybko to doexpię. 25. Muszę się zastanowić, czy ja chcę tego Pokemona do składu, bo jest dobry.
No, w sensie grasz oczywiście. Ci się przyda. No, ja wiem, że oczywiście zaraz się pojawią ludzie. O, hurdur, ile można używać Sceptile'a? Ale ej, poza Tangelą jest to mój ulubiony roślinny pok, okej? Okay? Jest on w ogóle jakimś czwartym chyba moim ulubionym pokiem. Więc nie wiem, muszę zrobić sobie kiedyś jakąś taką oficjalną listę, bo póki co najbardziej oficjalna lista to jest mój awatar na YouTubie, gdzie mam po prostu ulubione poki. Mam Wuffeta, Groudona, Gastrodona, Sceptile'a, Staraptora i Dusclopsa. Kurde, taki dobry pok. Dobry Pokémon, bardzo dobry Pokémon. Jestem zachwycony. I to specjalne. Właśnie muszę się zastanowić, bo... Imit Nature. Kurde. W sensie nie chcę się pozbywać mojego Litwicka, ale boję się, że on padnie za nim cokolwiek. Więc chyba zrobię po prostu to samo, ale co Litwick ty. Ale też ma niedużo do ewolucji. Chyba. A w życiu Litwick gdzieś koło 40 któregoś się zmienia. Ja aż sprawdzę to. Ale myślę, że ty już możesz kończyć odcinek, jak ja to będę sprawdzał. Tak, myślę, że tak, czemu nie. Więc jeszcze tylko wprowadzamy informację, że przykro mi, ale Litwick zostaje zamieniony za Growaila, bo Growail jest po prostu lepszym Pokemonem i to nie ulega wątpliwości, ale może kiedyś powróci. Jeszcze raz? Kto wie. Rzeczywiście 41. No, więc nie zamierzam czekać, a tu mamy już gotowego Growaila, więc ej. Jest fajnie. Drodzy Państwo, nie zapomnijcie rozgromić buton od łapkowania i nie pisać spoilerów do godziny 20. A poza tym prosimy dużo memować i robić fanarty i właśnie teraz, jeżeli się pojawiły jakieś memy i arty, to teraz się pojawią, bo zapomnieliśmy wcześniej. Więc to będzie tyle. Chyba się pojawiły nawet jakieś nowe od momentu, jak ja wrzucałem tego arta od Sofii, więc to warto wrzucić, no. No i dobra, pięknie. I pamiętajcie, następny epizod będzie u pana Pejpurpura za 2 dni o 16:00. Jeszcze jedno, czy dodajemy im jakieś pytanie dnia? Bo nie było. Jaka jest wasza ulubiona zupa? Dobra, to jest pytanie od Pejpera. A pytanie ode mnie, jeżeli pracujecie, to jako kto? No bo Pejper nam tego nie powie. Powiem. Może w następnym odcinku powiem, może nie. To musicie się dowiedzieć, jak będziecie już na tym oglądać przyszły odcinek. No. Także panu Rotomu albo panu Bartku, jeżeli robicie te spisy, to spiszcie jeszcze ilość tajemnic Papera. To jest pierwsza z tajemnic. Następna będzie chwalebna. No, dobra. Także to będzie tyle. Dziękujemy serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Bye! Bye-o!